Żelazna granica państwa. Zachodnia Media donoszą o problemach z wizami. Impor oprotestował ograniczenia w handlu. Arystoczka oskarżona o nieuczciwą politykę celną. 10 grudnia 82. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Papers, Please. I widać, że mamy nowe wytyczne. Ja zrobiłem przerwę z 2-3 dni od Papers, Please, więc no pewnie będę robił lamy. Nie wiem dlaczego, ale no... Ciężko mi się tą grę nagrywa. Dobra, inspektorze. Wpisy w zachodniej prasie wymogły zmiany sposobu obsługi petentów. Każda odmowa przyznania wizy musi być opatrzona stemplem z powodem odmowy. Zainstalowano komputerowy system dystrybucji tuszu. Przesłuchajcie petenta, a system automatycznie przygotuje stempel powodu odmowy. Protokół odmowy wydania wizy. Stempel powodu odmowy jest aktywowany podczas pierwszego przesłuchania. Odmawiając wydania wizy, należy przybić w paszporcie zarówno stempel odmowy, jak i powodu odmowy. Jeśli petent zdoła odpowiednio wyjaśnić niezgodności, wiza może zostać przyznana pomimo uprzedniego przygotowania stempla powodu odmowy. Niech żyje arystoczka. Okej. Okay. I tak, protokół użycia broni to jest standard, poszukiwani, wszystko mamy. Tu sobie tylko te zdjęcia jakoś przygotujemy i... no chyba co? Próbujemy. Próbujemy podstawowe zasady. Mamy wszystko. Lecimy. Dzień dobry, dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Przyjeżdżam do pracy. Długość? 6 miesięcy. Zgadza się. To było to, dobra. Dane zgodne. Ty, ale ty nie masz paszportu, halo. Gdzie jest paszport? Jaki paszport? No właśnie. Powód i odmowa. Nie możesz bez paszportu. Z jakiego powodu? No jest napisane. Zresztą pieprzcie się. No i tyle. Kurde, nie sprawdziłem, czy to nie był poszukiwany. Chyba nie. Dokumenty proszę. Cel. Imigracja. Na zawsze. 56. Zgodne. To pani, dobra. Wygasa. Czy nie wygasa wiza? Nie wygasa. Brak powiązań. To o to chodziło. Zgodne. Pipa. Dzień dobry, pani Pippo. Takie pipy to spoko. No dobra, no to chyba wszystko sprawdziłem. Imigracja na zawsze. 156, ważna pobyt na zawsze, imigracja. Dobra. Temperek chyba dobry ty był, zgodzie na gwiazd. Sprawujcie się dobrze. Dokumenty. Ładny proporczyk, pamiętam tamten mecz. To były emocje. Nie zagaduj. Nie jesteś tu? Nie. Wende pierette. Wygasa czy nie wygasa? Dane zgodne, kobieta. Trochę zdjęcie inne, no ale... Zgodne, wygasa, wydana, dobra. No chyba git jest, no. Do boju, kozaki. Następny. Dokumenty. Odwiedzę zakrewnych, długość pobytu 2 miesiące. Odwiedziny jak najbardziej. Barbara Sarach. Barber Sarach. Jezu, Shiro, co ty pierdolisz. Dobra, nie wygasa. Tego co widzę przynajmniej. Odwiedziny 2 miesiące, to się wszystko zgadza. Taka buźka podobna trochę, no. 47. Długie włosy, tak. No tu nie ma długich włosów, ale okej.
Dobra, kobieta urodzona, nieważne gdzie, nieważne kiedy, odwiedziny, dobrze, dobrze. Zgadza się. Karta identyfikacyjna. Następne. W ogóle widzicie, wiecie co, dopiero zacząłem nagrywać. Co jest? Data ważności? Do waszej podróży o tym przyjaciół. No nie możesz przejechać. No właśnie. Nie macie zgodnych wiosł. To jest wymagane? No jest wymagane. Odmowa. No to nie byłaś ty. Następne. Dopiero zacząłem nagrywać, ile? 6 minut. Już telefon z pracy i nie wiadomo, kurde, o co chodzi. I teraz nie mogę nawet zobaczyć. Teraz przez terytorium. No nie wiedziesz, no. No nie wiedziesz, przyjacielu. Już byłem instruktorem, jak ty, lata temu, w Zjednoczonej Federacji. Odsyłałeś mi większość prezentów z Fitkiem. No i ty też również. Teraz wszystko robią komputery. One odmawiają ludziom o wiele sprawniej. Dokładnie. Tylko nie pamiętam, które to było. Brak powiązania. Zgoda na wjazd. To co? Jest wasza zgoda na wjazd. Ech, nie ma znaczenia, co powiem. Po prostu wbijcie mi czerwoną początkę i pójdę sobie. Taki mam właśnie zamiar. Powód czerwony. Dobranoc. Więc takie uczucie. No, też tam kiedyś odsyłaś. Ludzie teraz. Teraz się ciebie odsyła. Dokumenty. Wyzwa moich krewnych. Długość pobytu? 3 miesiące. Nie jesteś ty? Nie. No ale, koleżanko. Chodzi nie zgłaszać, ten dokument jest ważny. Areszt. Co to jest? Won. Zabieramy cię, koleżanka. No wygląda jak dziadziu. Bierzą do pracy. Cały rok. No nie, raczej nie. Nie wiem, czy go zastrzeliłem. Uśpi. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Jutro są urodziny waszego syna. Chciał dostać drogi zestaw kredek. Lokal kategorii C7 jest dostępny, przez 30 grzywanie 10. Teraz medycyna i przeprowadzka. Nie stać niestety. Chociaż czy syn potrzebuje tych kredek? Kurde, nie wiem. Dobra, idziemy do lokalu kategorii 7. A, jebać syna. Import wprowadził sankcje handlowe. Embargo na import rosyjskich towarów. 11 grudnia 82. Inspektorze. Import zarządził blokadę wszystkich towarów importowanych z Arstoczki. Ministerstwo Przepływu Ludności. O, dziękuję za wczoraj. Nie mam już takiego oka jak kiedyś. Spoko. Import zarządził blokadę wszystkich towarów importowanych z Arystoczki. Ministerstwo Przepływu Ludności postanowiło zareagować na tę sytuację na prośbę Ministerstwa Handlu. Nie przepuszczajcie żadnych podróżnych z importu. Niech żyje Arystoczka. Poszukiwani z importu. Jak wygląda import? Import. To są te żółte dokumenty, okej. No i dobra, powinniśmy dać radę. Zasady, poszukiwani, wszystko jest. Następny. Dokumenty. To jest import. Cel waszej podróży zamierzam pracować. Zostanę tu 2 miesiące. No nie zostaniesz, przyjaciel, bo ja ci od razu robię odmowę. Spierdzielasz. Bierz te dokumenty ze sobą. Nie przepuszczam obywateli importu. Mieliście blokady, macie blokadę. Co? A, dobra. Te wasze podróże, jestem w trasie, tylko tędy przyjeżdżam. Długość pobytu? Postanę w Arstoczce przez kilka dni. To nie ty. Wygaśnięcie. Chyba nie.
Jeszcze ta. Dane zgodne. Adi Amado. Kolechi. Dane zgodne. Długie baki. Zgadza się, zgadza się. Wszystko tutaj dobrze. Tranzyt dwa dni ważna. Dobra, mogę cię chyba przepuścić, nie? Znowu do mnie dzwonią z pracy. Matko boska. 40 minut nie poczekają. Sprawujcie się dobrze. Już pojebałem? Chyba nie. Dokumenty. Ja was chyba kojarzę. Jesteś z Nierska? Pracowałem latami z twoim ojcem. Byliście wtedy... Byłeś wtedy małym brzdącem. Byliście wtedy małym brzdącem. Powiem, że nie mówię o takim, nie? Dobra, tu wszystko git. To raczej nie ty. Lumina. Dane zgodne. Wygasa czy nie wygasa? 46 kilo. Boże, chciałbym tyle ważyć. Zgodnie Grestin. Stoczka. Urodzona. Dobrze, no zgadza się, no dobra. Witamy panią. Pracowałeś z moim ojcem, spoko. Wracam do Niska i powiem wszystkim, że macie tu dobrze. O ile teraz nie będę żałował, że cię przepuściłem. Chyba nie. Dokumenty proszę. Arystoczka, no świetnie. 44 kilo, to by się zgadzało. Baransowa Elena. Zgodne. Zgodnie Grestin, kobieta, jak najbardziej urodzona, tu jest wszystko dobrze. Witamy z powrotem panią. Ta buźka jakaś taka... Dziwna. Trochę przepita, definitywnie. Następni, proszę. Dokumenty. Kurde, sami arystoczkanie. No ale panie, to nie jesteś pan. Zdjęcie wygląda się inaczej. Czas nie przesiadną łaskawie. Odciski palców. Zapraszam. Nathaniel Majer. Majer Nathaniel. Wasze odciski palców są niezgodne z naszą kartoteką. Nie wiem co powiedzieć. Ja wiem co. Areszt. Yvonne. No dobra. Here we go again. Dokumenty proszę. Kurde, ty masz taką błyszkę? Ty coś brałaś definitywnie. Ani Jennifer. Patrz na twoją uwagę, ale... Nie. Ty taka jesteś, kurczę, rozkachana? Dziwne. Ała, no dobra, idź. Ale ty za bardzo wesoła jesteś. Dziadzia, dokumenty proszę. Oto jestem znów. Teraz wszystko w porządku. Często przychodzę, żeby cię zobaczyć. My już starzy przyjaciele. No to jest chyba dobrze, zgodne. Chodziło o to. Georgi Kostawa. Łysy. No nie taki łysy. Dziadzia. Wasza waga się nie zgadza. To smutna historia. Moja żona strasznie gotuje. A jak nie jem, to ona bardzo zła. Rewizja. Oj, to ci się może nie podobać. Dziadzia. Dziadzia, kurde no. Naprawdę. No i co? Dziadzia, ja ci dam odmowę. Nie, albo dobra. Nie, ja cię przepuszczę. Idź. Ja cię lubię. Idź, nie grzesz więcej. Dobrze. Cała naprzód. Ale przyjdź mi jeszcze raz, co cię zamknę. Wiem. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Zarządza tu mojej obecności. No dobrze. Dokumenty. Pełnomocnictwo dyplomatyczne. Dane zgodne.
To jest arystoczka. Trzeba teraz to zgadywać. Paszportem takim i takim, tak? Dane zgodne. No ty mi tutaj bardzo się wypominasz. Dobra. Będzie minus 5? Chyba nie. Dokumenty. Republika. Tranzyt. Długość pobytu. 2 dni. Zgadza się. 54 kilo. Zgadza się. Tu jest ten dowód. Zgodne. To nie ty. To nie ty. Tranzyt. Ważna do. Ważne. Wygasa. Nie wygasa. Noś przy sobie. Strode Alexi. Patrzyłem to już, tak? Sprawdzę jeszcze to. Dobra. Idź. Bez błędu, dobra. Dokumenty. Import. No nie mogę. Zasady. Nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy Imporian. To jeszcze to. Dobra, ten będzie chyba ostatni. Dokumenty proszę. Cel, odwiedzam przyjaciół. Kilka miesięcy. Dwa miesiące to jest ich kilka miesięcy. 70 kilo się zgadza. Nadwaga się zgadza. No właśnie, koniec dnia. Koniec dnia. Dokumenty tu. To już teraz możemy sobie na luzie to poogarniać. Wszystko zgodne. Pieczątka prawidłowa. Odwiedziny, tak, 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 tak. Grobowska Maria, Wedon Lorenz, chyba dobrze. Kobieta, no dobra. Idź, nie grzesz więcej. Koniec dnia. Jest dostępny tańszy lokal kategorii C8. Nie no, tym razem bez jedzenia i bez ogrzewania. No i możemy uzyskać 5. Naprawdę jak będzie źle, to się wtedy przeprowadzimy. No dobra, dzień 19. Tego co mi wiadomo jest dni chyba 30. Koniec Sankty Imporu. Już po wszystkim co się stało. 12 grudnia 82. Ktoś idzie ważny. Kto to może być? Idzie, 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 naprawdę. Długo coś idziesz. Tam to przeczytał dawno. Ouu! Jest za wcześnie na takie przechadzki. Zapach tego posterunku przelewa mnie mdłości. Co to za szajs wisi w waszym miejscu pracy? Na ścianach może się znajdować tylko oficjalne tablice. Wasza wypłata zostanie obcięta za to naruszenie protokołu. To się więcej nie powtórzy. Przynajmniej wasza wydajność nie jest tragiczna. Otrzymają upełnienie 11. Pozwólcie, by spadła. Ale do rzeczy. Niedługo zjawi się tu moja przyjaciółka. Puśćcie ją. Nazywa się Szae Pierwoska. Nie chcę, żeby ktokolwiek robił jej problemy. Niech żyje arystoczka. Dobra, ściągamy ten proporzec. Wyróżnienie za dostateczność. Ale to słabsze jest wyróżnienie. To było złote, to jest srebrne. I mniejsze. Dobra, pozycz niech zostanie. Dobra. Impor wycofał się ze swojej błędnej polityki. Obywatele Impor mogą teraz przekroczyć naszą granicę. Szef Wydziału Operacyjnego ze wschodniego Gresji znowu złożył nam wizytę. Niech żyje arystoczka. I już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Czekajcie, jak ona się nazywa? Ale.
Strae... Piersowska. Piersowska. Dobra. Mam. Mam to, jest git. Poszukiwani zostają. Tu same kobiety będą teraz poszukiwane. No, no, no. To musimy je brać na osobistą. Następny. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Mam tutaj pracę. Długość? 6 miesięcy. Praca zgadza się. Data też się zgadza. Chyba. 65 kilo. Możemy już sobie odłożyć. Kumi Shida. Shida Kumi. Kumi Shida. Great Rapid, kobieta. Zdrowy termin. Dobra, Kumi Shida. Jakaś Azjatka jesteś chyba, co? Następny. Edik, o. Dokumenty, proszę. Dajcie szybko, oddajcie posłańcowi. Zabójca z Antegerii jest w drodze. Jego celem jest agent zakonu w Arystoczce. Musicie go powstrzymać. Nazywa się Khaled Istom. Khaled Istom. Miejcie to w pamięci. Ja mam pamięć złotej rybki. Uotwierać. Proszę, nie dotykać proszku. Ja pierdzielę, truciznę nam dali. Dokumenty, proszę. Cel? Odwiedzam przyjaciół. Dobra. 14 dni. Zgadza. Zgadza się. Jeszcze to zapomniałem. Mamy same kobiety, więc luz. 78 kg, 169 cm. Też się zgadza. Kowerski Borys. Kowerski, nie Kowerski. Pieczątka się zgadza, odwiedziny ważna też, 14 dni, wszystko git, zapraszamy. Zaraz się zapomnę i tego Khaleda Istoma zapomnę, zobaczycie. Ja mam pamięć złotej rybki, tak uważam. Dokumenty. Jamila. Wezwano mnie na spotkanie dyplomatyczne. Jamila, to nie jest szale. Olechia. Paszport. Zgodne. No dobra. Następne. Co zrobiłem źle? Miejsce wydania. Tego mi się nie skapnął. Do waszej podróży prasa. No nie no. Musicie mieć zgodę na wjazd. Nie ma takiej opcji. Nie macie ogólnych dokumentów. Jestem reporterem i mam prawo przekroczyć granicę. Wbijcie mi wizę w paszport. Pocałuj mnie w dupę. Tyle ci powiem. Ta legitymacja nic nie znaczy. Faszysta. No i dobra. To tylko jedna z tych moich pozytywnych. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży. Przyjaciół odwiedzasz. No dobra. Kilka miesięcy. Dwa miesiące to nie jest kilka. Ale ja twierdzę, że to jest kilka. Dobra. Kurde, naprawdę nie lubię takich, wiecie, osób, które... No, jestem reporterem i kurwa, ja muszę tutaj wejść. No chuja, nie wejdziesz, no. Ja ci nie pozwalam, to nie wejdziesz. Tyle w temacie. Hasta la vista, baby. Być może jestem chamem. Nie twierdzę, że nie. Zajeżyłem się. Wygasa, dobra, wszystko dobrze, długie włosy. No i teraz znowu będę ją zaraz w łopasce. O czymś zapomniałem na pewno. Nie? Nie, no całe szczęście. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Przejeżdżam tranzytem. Dwa tygodnie. Tranzyt, niby się zgadza, chociaż tranzyt dwa tygodnie? Długi ten tranzyt. Wiecie, nie zrozumcie mnie źle, bo ja naprawdę zazwyczaj staram się być bardzo miłą osobą. Jaka głowa.
Staram się być bardzo miłą osobą, ale jak ktoś jest dla mnie chamski i uważa się za chuj wie kogo, to mi tak trafia. Wtedy jak najbardziej taką osobę staram się... Nie sprawdziłem, czy to nie ona. No, chyba nie. Zagadałem się. Tak, to nie ona. Dokumenty proszę. Praca, dobra. Długość pobytu? Pół roku. 6 miesięcy, zgadza się. Żeby zaraz to wywalić wszystko. I z tą kalet. Godne, 6 miesięcy, praca tak. Wąsy, tak, 74 kg, 178 cm wzrostu, zgadza się. Kalet i z tą. Termin. Malarstwo, to kurczę, jakiś artysta. To nie wygasa? Nie wygasa. Tam były same kobiety, prawda? Prawda. Będzie data wydania, to... Aj. Dokumenty proszę, Azjata. Przyjaciół odwiedzasz, no dobra. 50 dni, zgadza się. Dane zgodne. Wintro Wilhelm. Wilhelm chciałem. Wilhelm. Wilhelm. Ilo, to jest Wilhelm. 83 kilo, zgadza się. Wąsy masz? No chyba masz. Jeszcze sprawdzę dwa razy. Dobra, tu jest wszystko dobrze. Wintro, tak, tak, tak. Wintro prawie jak intro. Dały się dobrze. Więcej grzechów nie pamiętam. O? Nie. Tranzyt znów. Kilka dni. Dwa dni tranzyt, zgadza się wszystko, kurczę no. Dawno nie było już, wiecie. A no właśnie, przemytnika dawno nie było. Rewizja. Wiem, że na osobistą. Dziadzie przepuściłem, ale ciebie nie przepuszczę, no wiesz co. Kurde. Naprawdę to widać? Nie, nie widać. Won! Nie zdążę chyba. Następny. Dokumenty. Przepraszam, to nie jesteś ty? Chyba nie. Dwa tygodnie. Be about him. Ważna czy nieważna? Ważna. Paszport jest ważny. Tu jest git. Kobietka, 60 kg, 184 cm wzrostu. No i dupa. Okulary, nie masz okularów. Wasz opis nie zgadza się z rzeczywistością. Ludzie się zmieniają. Odcisk palców. Teraz możemy widać to. Dobra, dajmy je normalnie. Oto moje odciski. Zgodne. Biebut zgodne. Zgodne. No dobra, no chyba cię mogę wpuścić. Sprawujcie się dobrze. Oj, nałożono grzędy znajdowalone dekoracje ścienne. 20, no was chyba popierdzieliło. Jeśli dokup mi zostanie. Ale jaja, no naprawdę. Grzywny do dekoracje. Żart tu stroicie? Mech, mech. Mech, mech. Dobra, dalej. Antygryjski informator wpuszczony do aresztoczki. Zgryjemy złość sąsiadów. Ja cię wpuściłem? Niemożliwe. 13 grudnia 82.
No i okej. Wprowadzono specjalny program azylu politycznego. Poszukujący azylu muszą mieć przy sobie ważne przyznanie azylu. Petenci dysponujący decyzją nie potrzebują zgody na wjazd ani karty informacyjnej. Niech żyje soczka. Uhuhu! No dobra, no dobra. Ale te kazane mordem się teraz trafiły. Matko boska. Następny. Dokumenty, proszę. Polechia, nie, impor. Imigracja. No nie, no przyjaciel. No nie, no nie mają dokumentów. O, karta identyfikacyjna to jest to. Przepraszam, jest tutaj. Kurde, dziadu, gałganie ty. 50 kilo, 180 centymetrów. Ja sprawdzę, że to nie ty. To nie ty. Porąbałem się już, no. Imigracja na zawsze. Teraz cię obszukam i to mocno. Byś sobie nie myślał. Bo to śmierdziało. Krótkie, feiste włosy. To nie są krótkie, feiste włosy. Kurde, muszę cię wpuścić. Też nie jesteś podobny. Dobra, wpuszczę cię, masz. Chodź. O czymś zapomniałem znów. Będzie bzyk bzyk? Nie ma. Dokumenty, cel waszej podróży. Jezu. A, przyznanie azylu. Odcisk palców. Oni nie potrzebują nic. Zmiany zgodne. Argentina Groszenka. Groszeńska. Groszenka. Oferta wygasa po... O kurwa, w Lidlu dostałaś tą zgodę, czy co? 54 kilo. Urodzona... Na pewno gdzieś kiedyś urodzona, ale gdzie? Dobra, no chyba git. Wiemy, na czym to polega. Dziękuję wam. Mam nadzieję, że tutaj sprawy mają się lepiej. No niekoniecznie. Dokumenty. Cel tranzyt. Dobra. Dwa dni. Długie włosy, no z pewnością. No... Nie mam pytań. Nie mam pytań. Jak to są długie włosy, to jestem święty Mikołaj. Dobra, Republia Wygasa Truglorian. Kobieta, kobieta. Chociaż nie zapytaliśmy się jej, kim jest. Patrzyłem, to nie ona. No cisza, dobra, jest dobrze. Czerwona pieczęć. Przybijcie mi czerwoną pieczęć. Pieczęć. Mam lepszą ofertę pracy w imporze. Czerwona pieczęć i będę mógł zerwać kontrakt w restorce. 10 kredytów dla was. Daj, minus 5 dla mnie. Spadaj na bambus. Tym bardziej będziesz tutaj pracował. Mężczyzna wygasa czy nie wygasa? Nie wygasa, nie wygasa. Dane zgodne. Produkcja. Zgaduję, że ty będziesz całkiem normalny w sensie, no... Zresztą no nie widzę tu żadnych rzeczy niedozwolonych. Dzień dobry. Witaj, przyjaciel. Cholera. Przecież cały dzień odmawiacie komuś wizy. Dlaczego nie teraz? Wymyślę coś innego. No, no jak nie? Przecież kurde wlazłeś. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Wyprowadzam się tu? Raczej nie. Zgoda na wjazd. Nie udało mi się jej zdobyć. No to po co w ogóle dupę zawracasz? Po co? Naprawdę wy macie mnie takiego idiotę.
Dokumenty. Mam tylko paszport, ale posłuchajcie mnie. Nie mam wiele czasu, muszę przejść. Wrócę za 3 dni z dobrymi papierami. Na dowód moich intencji dam wam coś ważnego. To mój rodzinny skarb. Całkiem cyfrowy. Ziomo. Nie wrócisz, bo jest odmowa wizy. Nie chcę, weź sobie to. Nie. Obywatele muszą mieć dowód osobisty. Dokumenty muszą być aktualne. To. Brakuje wam dokumentów. Wiem, mówiłem wam o tym. Nie mogę. Cholera. Dobrze, dajcie mi zegarek. Masz wszystko. Nie chcę cię aresztować, bo nie mam po co. Mógłbym cię niby aresztować za przekupstwo. Te wasze podróży w trasie, czyli tranzyt. 14 dni. Okulary. No nie masz okularów, ty, lady. Wasz opis się nie zgadza z rzeczywistością, jesteście pewni? Tak. Kristina Tomasewa. To też się zgadza? Brak pseudonimu. No właśnie. Areszt. Co się dzieje? No jak to się dzieje? No żeś... Ja mam podrobiony paszport, no przyjaciółka. Wystarczyło okulary założyć. Dokumenty proszę. Ten waszej podróży. Mam tutaj pracę. Dzień pracy został sprzedany z powodu ataku terrorystycznego. Właśnie się została aresztowana. Co? I młoda córka potrzebuje domu. Jest ze mną ten środek, który robi C8. 40. Bez żarcia, bez niczego. Musimy się kurde cofnąć w rozwoju. Ja pierdzielę. Czyli co, teraz jedzenie będzie 25? No zaadoptuję ją, no co, nie mogę jej pozwolić. Trudno. Jednośladem w mur, czyli kolejny incydent w Grestii. Ekstremiści dostą siłę. Grestin jest dla nich Mekką. Antygryjski informator przybył i zniknął. 14 grudnia 82. Moi drodzy, ale... Ja tutaj robię przerwę. Wiem, że dzisiaj krótszy odcinek, no ale tak wyszło. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do Ashiro, widzimy się w następnym, oczywiście, z Papers, Please. Trzymajcie się, hej, hej!